Cześć, witam w kolejnej części filmu pod wspólnym tytułem Jak podróżować za granicę bez biura podróży. Dzisiaj dowiecie się, jak konkretnie sobie obliczyć wydatki na jakiś dany konkretny wyjazd. Zrobimy takie założenie, że polecimy do Barcelony lub w jej okolice. W zasadzie spać będziemy w okolicach, a zwiedzać sobie Barcelonę. Oraz dowiecie się parę jeszcze takich sztuczek na temat wyszukiwania lotów. A na koniec podrzucę garść informacji, gdzie szukać wiedzy na dany temat, jeśli chodzi o region, państwo, miasto, ceny transportu, ceny jedzenia. I to wszystko dowiecie się w tym odcinku. Zapraszam. W poprzednim odcinku skupiłem się na wyszukiwaniu lotów z konkretnych miast w Polsce w tanich liniach lotniczych. Tym razem załóżmy, że mniej nas interesuje skąd polecimy, ale dokąd polecimy, czyli chcemy konkretnie jakieś miejsce, które bardzo lubimy. Niech to będzie, powiedzmy sobie, dół Włoch, niech będzie to nawet Sycylia i chcemy koniecznie zobaczyć, z jakich miast w Polsce możemy dolecieć do tego miasta, do tego lotniska. I tu zrobimy taką sztuczkę, czyli odwrotnie wybierzemy najpierw sobie właśnie miasto w Sycylii i wyświetli nam system, do którego miasta dolecimy w Polsce. Zrobimy teraz odwrotnie, czyli widzieliśmy, że możemy to zrobić do Warszawy czy z Warszawy, więc teraz wybierzemy punkt startowy Warszawa, a punkt docelowy Katania na Sycylii. I oto, proszę bardzo, dosyć łatwy sposób możemy sobie sprawdzić, jakie loty za ile są do tego miasta z konkretnej lokalizacji, czyli z Warszawy. Jeśli mamy taką możliwość, warto troszeczkę wachlować tymi terminami odlotu, przylotu, ponieważ zobaczcie tutaj, kilka dni wcześniej cena od razu mniejsza. Być może, jeśli zrobimy sobie kilka dni wcześniej wylot, no to cała ta suma nam się gdzieś tam zminimalizuje. Ciekawą stroną jest Google Flights. Czasami może być tak, że po prostu w danym rejonie świata nie wiemy, jakie są lotniska, w jakich miastach, dokąd w zasadzie te samoloty tam latają. I tu fajnie możemy sobie to wszystko lokalizować na mapie. Wpiszmy sobie na przykład punkt startowy Warszawa. Określmy daty, w których to chcemy lecieć. Załóżmy, niech to będzie ten lipiec. I zauważcie, że nie wpisałem lotniska docelowego. Co to spowoduje? Tam, gdzie wszędzie możemy się dostać drogą lotniczą z Warszawy, pokaże nam to wszystko ładnie na mapce. Możemy tu zakreślić sobie przykładowo, że chcemy lecieć na 2 tygodnie w czerwcu i mniej więcej system nam wyszuka ceny. No, ceny dość mocno orientacyjne, ale już coś niecoś wiemy. Klikając na poszczególne miasta docelowe, dowiemy się coś niecoś więcej o tym locie. Powiedzmy, wybierzmy Malagę i oto mamy listę dostępnych lotów. Zobacz loty, czyli szczegóły dotyczące tych połączeń. Możemy, otwierając sobie, zobaczyć, jakie to są godziny, długości przesiadek i tak dalej. I tutaj znów sobie w łatwy sposób możemy zlokalizować lotniska w danym rejonie świata. Niech to będzie ta wspomniana wcześniej Sycylia. Pisałem już, że to ma być Warszawa, podróż 2-tygodniowa w czerwcu. I oto, proszę, pokazują mi się lotniska na Sycylii. Widzimy Palermo, niech będzie, fajna cena. Sprawdźmy, dokąd w Polsce leci się z Palermo.
Przesuńmy mapę na Polskę i już widzimy, że do Palermo, a w zasadzie no w tym momencie z Palermo przelecimy do Krakowa, ale oczywiście samolot lata w obie strony, więc tak samo z Krakowa dolecimy do tego miasta. Tu możemy sobie posegregować, że mają być to loty bez przesiadek. Jeszcze nam się tu pokazał Wrocław. Zatem nie pozostaje nic innego jak kliknąć w wybrane miasto docelowe, czy też wcześniej sobie odwrócić to teraz z Krakowa do Palermo. Widzimy, że ten kierunek obsługuje Ryanair. Nie pozostaje nam nic innego jak wejść na stronę Ryanaira i teraz sobie konkretnie poszukać i sprawdzić ceny lotów w obie strony, czyli Kraków-Palermo. Przejdę teraz do konkretnej kalkulacji wybranego wcześniej miejsca. Wspominałem o Barcelonie, okolicznych rejonach Costa Brava, Costa Dorada. Przepiękne plaże, cudowne kurorty, także zachęcam. Ja tutaj się skupię na miejscowości, którą sam osobiście odwiedziłem. Cunit, gdzieś Cunit, nie wiem jak to się tam dokładnie wymawia. Generalnie spokojna taka mieścina, gdzie na pewno osiągniemy nieco niższe ceny, ale będziemy mieli za to równie cudowną plażę jak gdzie indziej. Spokojna mieścinka, nic się tam za dużo nie dzieje, ale może komuś takie coś odpowiada. Co ciekawe, wzdłuż całego tego wybrzeża podąża pociąg z Barcelony, który jest na pewno doskonałą alternatywą do wynajmu samochodu, jeśli takowego nie chcemy. Więc co, w pierwszej kolejności potrzebujemy lot i sobie poszukamy tutaj na Google Flights. Wpisałem Barcelona, czyli odwrotnie niż to powinno się wpisywać, ale chcę zobaczyć z jakiego lotniska w Polsce dolecę do Barcelony. Więc tym sposobem, który już Wam pokazywałem, robię sobie taki właśnie wywiad. Co tutaj mamy? Jest Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Berlin, jakby ktoś chciał. Zaznaczę, że tylko loty bezpośrednie, bez przesiadek. Tu już troszeczkę mniej. Mamy Warszawa, Warszawa Modlin. No wybierzmy coś, powiedzmy. Kraków, wybierzmy Warszawę. No i już wiemy, że ten kierunek obsługuje nam tutaj Ryanair, bądź też Wizz. Ryanair ma niższą cenę, więc skupimy się na tej taniej linii. I jesteśmy na stronie Ryanaira. Piszmy teraz już w odpowiednim porządku, czyli Warszawa, ale mamy tylko Modlin. Nie wiem dlaczego. Dobrze, wybierzmy ten Modlin. Jest Barcelona El Prat, czyli można powiedzieć takie centrum Barcelony, nie Barcelona Girona, która jest o wiele bardziej odległa od centrum miasta. No i załóżmy sobie jakąś tam datę. Niech to będzie 11 lipiec. Do 23, trochę dłużej, można krócej, dobra, 21, niech będzie, szukamy. No jest jakaś tam cena, w jedną stronę prawie 300 zł, weźmy to, powrót, widzę mniej więcej podobne pieniądze, tutaj gdybyśmy przedłużyli, byśmy mieli troszkę taniej, ale nie kombinujemy. Dobra, jest ten termin, 11-21 lipca, cena 728 zł. Wpisujemy do naszego przelicznika kalkulatora kosztów podróży. Kolejny etap kalkulacji kosztów, noclegi. Noclegi, czyli hotele, gdzie możemy szukać. No, popularny Booking. Ja też korzystam z dwóch innych takich stron, jest to Agoda. Agoda głównie jest polecana tutaj na kraje azjatyckie. Jest to taki siostrzany portal bookingu, można powiedzieć. Niektórzy narzekają, czasami się tu coś dzieje niedobrego, jeśli jakieś tam odwołanie rezerwacji, tego typu problemy.
Ja nie spotkałem się z takimi rzeczami, więc można też polecić. Najczęściej też szukam w takiej stronie, takim portalu Airbnb. Jest to bardziej tutaj skupione na kwaterach prywatnych, poprzez całe apartamenty, pokoje, udostępniane łóżka nawet, także ciekawa alternatywa dla tamtych wcześniejszych stron. No i tutaj zobaczcie, wybrałem już datę, dwóch gości, powiedzmy sobie, rodzaj miejsca, całe miejsce, czyli będzie to, można powiedzieć, no taki apartament. Zawężam nieco ceny, bez szaleństw, niech to będzie te 300 parę złotych na dobę. Zapisujemy i już nam się coś pokazuje. Oczywiście nie wpisałem jeszcze miejscowości, miasta, Barcelona. No rzecz jasna, w tej Barcelonie spać nie chcemy, bo chcemy na pięknym, cudownym wybrzeżu, gdzieś dalej. I mamy taką mapkę, to cudownie nam tutaj to przesuwa i pokazuje dostępne hotele, czy no nie hotele, miejsca noclegowe w danym rejonie. Jestem w okolicach tego miasta Cunit, o którym wspominałem. No przejrzyjmy, co tu mamy ciekawego. Co nam się tu może spodobać. Oczywiście patrzę trochę na te ceny, na oceny tych miejsc, tak? Bo to też jest tutaj istotne. No tu zobaczcie, mamy coś, ale to jest troszkę odległe od plaży, jednak bez samochodu tutaj będzie ciężko. No ale zobaczmy. Powiem szczerze, tak średnio to wygląda, późne rokokoko. No nie bardzo mi się to podoba. Szukajmy dalej, może coś bliżej morza jednak. O, tutaj jest coś ciekawego, jakiś basen, woda, coś. Zobaczmy. No wygląda to na jakiś większy kompleks. Jest kuchenka, jedno łóżko, tutaj podwójne, no łazieneczka ładna, dzieci, plac zabaw, no baseny, proszę bardzo. Efektownie to wygląda. Co tam w opisie? 4 osoby docelowo. Dość łatwo można to wszystko sobie przetłumaczyć, jak widzicie. Tak, jest sypialnia, rozkładana sofa, kuchnia, łazienka, taras. I zobaczcie, 4 osoby i cena jest około 3000. Jeśli zrobimy sobie na te właśnie 4 osoby, to zauważcie, że czasami ta cena się w ogóle nie zmienia. Czyli jeśli mamy dzieci na przykład, to jest super oferta, jeśli 2 osoby, no to już trochę gorzej. No ale weźmy, wpiszmy do naszego tutaj przelicznika. Kolejnym punktem naszej kalkulacji będzie wyżywienie. No i tutaj już się troszkę zaczynają schody, ponieważ ja no nie jestem w stanie ocenić, ile mniej więcej wy na to jedzenie wydacie. Bo to wszystko zależy od tego, kto ile je, jak je, co kupuje, gdzie kupuje, czy sobie sami gotujecie, czy jecie w restauracji średniej klasy, droższej klasy. No generalnie trzeba przyjąć, że jeżeli byście się mieli stołować w restauracji, a lepiej zawsze na wyrost skalkulować tą cenę, no to trzeba przyjąć, że no te 10 euro obiad w restauracji będzie was kosztował na osobę. Na osobę. Na przykład jakaś tam, o tu widzę, pizza 9,50 euro. No ale inne rzeczy są nieco tańsze, więc wszystko zależy też od was. No to policzmy, chociaż to prosta kalkulacja, nie wiem po co włączyłem tą maszynkę do liczenia. Generalnie 10 euro powiedzmy na ten obiad, 2 osoby, 20 euro dziennie,
razy 10 dni, no to wiadomo, że będzie to 200 euro. No ale nie samym obiadem człowiek żyje, trzeba jakieś tam zjeść śniadanie, chyba że sobie poszukacie hotel czy tą kwaterę ze śniadaniem w cenie. No ale wiadomo, że trzeba coś tam doliczyć, jakieś picie i tak dalej, no doliczmy jeszcze te 100 euro, więc mamy powiedzmy 300 euro na jedzenie. Po kursie 4,3 wychodzi, że 1300 zł mniej więcej wydamy na te posiłki. Jak już wspomniałem, można się poruszać pociągiem wzdłuż wybrzeża wokół Barcelony, ale może ktoś sobie zażyczyć samochód i być niezależnym, więc szybko skalkulujemy, ile taki samochód może Was kosztować. Za sprawą strony Rental Cars bardzo fajnie można tutaj sobie zobrazować. Znowu wybrałem te nasze daty, czyli 10 dni i najtańszy samochód, zobaczcie, około 600 zł, nie przekracza, nawet dużo mniej. Tutaj wyższa klasa samochodu, więc będzie to kosztować więcej. No ale dojdzie do tego Wam ubezpieczenie, na pewno dojdzie Wam ubezpieczenie. Na ten temat mówię w innym filmie. Więc trzeba będzie tam jeszcze coś tutaj doliczyć, dlatego ja wpisuję 700 zł, a nie te 500 z groszami. Wycieczki wstępy. No tutaj też mi trudno określić, ile będziecie jeździć, co będziecie zwiedzać. Dlatego najważniejsze kultowe zabytki, ceny znajdziecie na tej stronie, nawet którą Wam pokazywałem. Orientacyjnie wpiszę tutaj jakąś tam kwotę. No ale wiadomo, to może być różnie. Jeśli chodzi o ubezpieczenie takie podróżnicze, również ja zawsze polecam, żeby to wziąć. Różnie jest na tych wyjazdach, może być potrzebna jakaś pomoc medyczna. Warto to sobie zrobić. No i inne wydatki jakie mogą być. No na przykład paliwo do samochodu, na wodę nie jeździ. Jakieś pamiątki, jakieś tam różne inne historie. Więc trzeba też coś tutaj dorzucić. No i z tej szybkiej wyliczanki wyszło nam mniej więcej 7000 na dwie osoby taki wyjazd. Porównajmy to z pierwszym lepszym biurem podróży. Powiem szczerze, nie szukałem tu wybitnie, tylko po prostu powpisywałem dane mniej więcej tego naszego wyjazdu, czyli że to ma być w lipcu, że to ma być Hiszpania. Wyłączę Majorkę, bo to tam jest wyspa, inny temat. Dwie osoby, lot z Warszawy. Samolotem, dwa posiłki, no i te dni tam od 9 do 12. Co nam to pokazuje? 11 dni, tutaj mamy jakiś tam hotel, pierwszy z brzegu, 4000 na osobę, 4000, tutaj 12 dni, troszeczkę więcej. Co daje nam? No sprawdźmy jeszcze tu szczegóły, co tutaj ciekawego. No jest na plus na pewno, że ładny hotel, przynajmniej na zdjęciach, tak? Jest basen, jest plac zabaw, no to na pewno tutaj na plus tej oferty. Nie musimy gotować, bo nam jedzenie podadzą, więc kolejny plus. No i 8300 nam się tutaj robi, czyli 1000 zł więcej. Tylko akurat ta oferta ma 12 dni, a nie 10, więc powiedzmy wychodzimy tak prawie na zero. Ale pamiętajmy o tym, że płacimy jakby za siedzenie w hotelu, ponieważ każda dodatkowa wycieczka fakultatywna będzie nas sporo kosztować. Zobaczcie, pierwsza jakaś tutaj z brzegu, 226 zł na osobę, tutaj jeszcze drożej. Akurat mamy tutaj taki region nie w pobliżu Barcelony, tak akurat wybrałem, dlatego takie wycieczki, a nie inne. No ale można to sobie zobrazować, zaglądając właśnie na biura podróży, na stronę i porównać, jak to wszystko wygląda tutaj w okolicach Barcelony. Więc musicie też sami troszeczkę sobie skalkulować, pomyśleć, zastanowić się, czy warto Wam się pchać w organizację samodzielną, czy lepiej może biuro. No mniej więcej porównanie cen znacie. Oczywiście te koszty można spokojnie sobie przyciąć. No zróbmy kolejną taką szybką symulację. Może trochę tańsza kwatera, nie za 300 zł za dobę. Może uda się znaleźć coś no nieco słabszego, ale powiedzmy za 200, no to da nam 2000 na ten nasz cały pobyt. Nie musimy brać samochodu, możemy skorzystać z pociągu, więc może na te bilety metro w Barcelonie. Wstępy no tutaj zostawimy jak było, te 300 zł.
No ubezpieczenie zostawiamy, inne wydatki, no odejdzie nam to paliwo na ten samochód, no ale zostawmy jakieś tam 200. No i wychodzi już nam 5700, także porównując do biura podróży odpowiednio mniej. I na koniec, gdzie szukać, gdzie czerpać wiedzę na temat danego miejsca kraju? Przede wszystkim ja się skupiam na grupach na Facebooku. Więc piszemy do góry w wyszukiwarce facebookowej Hiszpania i mamy podział tutaj na grupy. Bierzmy grupę, która oczywiście ma dużo użytkowników. Dziennie ukazuje się spora liczba postów. Tutaj akurat jest dość dużo. Dużo się dzieje, więc na pewno będzie też dużo informacji na ten temat. Kolejne miejsca, gdzie można znaleźć informacje, to fora, a przede wszystkim strona Fly for Free. O, zobaczcie, tu akurat coś o Hiszpanii jest, ale przede wszystkim ja bym tu polecał forum tej strony. Forum za chwilę odnajdziemy. Oczywiście musicie założyć sobie tutaj najpierw konto, ale jak już przebrniecie przez te procedury, to zobaczcie, fajny podział. I tu znajdźmy tą naszą Hiszpanię. O, i zawsze mamy też taki podział na atrakcje, lotnisko, dojazdy, jedzenie, noclegi, także sporo ciekawych informacji. Zobaczcie tutaj na temat Barcelony, akurat ktoś tutaj o przesiadce, mówimy tu o lotnisku teraz, żeby jak się dostać na miasto i takie różne historie. Bardzo ciekawa sprawa. Kolejnym fantastycznym źródłem wiedzy są blogi i vlogi, czyli takie blogi filmowe. Tu jesteśmy na stronie Travel Lover niejakiej Patrycji, cudownej dziewczyny, która sobie gdzieś tam jeździ, a nam przekazuje wiedzę z tych miejsc, opisując bardzo dużo praktycznych rzeczy. I zobaczcie, mamy Barcelonę, co zwiedzać, gdzie i za ile, dowiecie się na pewno z tego bloga. Gorąco polecam. Oczywiście to jest tylko mała cząstka stron, blogów i innych portali, z których możecie skorzystać. Ja się skupiam akurat na tych, więc to chciałem wam pokazać. To tyle na tą chwilę. Mam nadzieję, że materiał coś wniósł, jakieś ciekawe informacje, coś żeście się dowiedzieli. Na tym nie poprzestanę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, gdyż już niebawem powstanie specjalny, osobny odcinek na tak zwane multi wyszukiwarki lotów. Tam sobie zobaczymy, jak to działa. Również parę jakichś takich sztuczek mniej znanych. No i też co? No planuję osobny materiał na prawo jazdy, międzynarodowe prawo jazdy, po co, dlaczego i jak. No i też gdzieś tam w niedalekiej przyszłości materiał o ubezpieczeniach podróżniczych, na co zwracać uwagę, na jakich firmach się skupić. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!